Minęło już jakiś czas od jubileuszu 25-lecia utworzenia samorządów w Polsce i to był taki czas, kiedy wszyscy patrzyli na te inwestycje infrastrukturalne, na to, czego najbardziej nam brakowało, na drogi, na szkoły, na baseny, boiska. A dzisiaj po tym czasie, kiedy de facto znaczna część tej infrastruktury została już zbudowana, patrzymy na to, co de facto jest najistotniejsze w społecznościach lokalnych, czyli na więzi. A te więzi w dużej mierze budują osoby społecznie zaangażowane w wolontariat, w pomoc innym i na czele tych grupy wolontariackich z pewnością stoją honorowi dawcy krwi. Legion istnieje dopiero od 3 lat, a w ubiegłym roku udało im się pozyskać ponad 1000 litrów krwi. Przeszło 60 akcji zbierania krwi w terenie. Wielki sukces dzięki zaangażowaniu tych ludzi, dzięki temu, że udało się w terenie, na terenie całego powiatu pozyskać olbrzymią ilość osób do współpracy. Dzisiejsza uroczystość jest to niejako podsumowanie 3 lat działalności naszego klubu, na które chcielibyśmy podziękować, wyróżnić wiele osób, tak działaczy, honorowych dawców krwi, ale także inne kluby, stowarzyszenia, urzędy, media i wszystkich partnerów, z którymi do tej pory współpracowaliśmy. Działając od 3 lat udało nam się tak mocno rozwinąć klub, że obecnie jest on jednym z największych w Polsce i najbardziej rozbudowanym klubem. Dlatego też zorganizowaliśmy odznaczenie, stworzyliśmy odznaczenie Serca Legionu w 5 stopniach, by móc kilkukrotnie wyróżniać i tych wszystkich naszych opiekunów, bo tak mogę nazwać, wyróżniać. Marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik przyznał dyplomy, które są formą podziękowania dla osób oraz instytucji wspierających honorowe krwiodawstwo. Klub Honorowych Dawców Krwi to organizacja zrzeszająca ludzi młodych, aktywnych, kreatywnych, którzy poza systematycznym oddawaniem krwi uświadamiają nam wszystkim, jak ważne jest, promują ideę oraz uświadamiają nam wszystkim, jak ważne jest krew dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Krew jest to taki dar, którego nie można wytworzyć sztucznie, w związku z tym potrzeba dawców i myślę, że tutaj ten region, do którego należał powiat m.in. legionowski, przyczynił się do tego, że klub powstał 3 lata temu i świadczy o tym, że działa prężnie, o ilości oddanej krwi, jaka tu została na początku podczas uroczystości przedstawiona. Myślę, że jest to dobra inicjatywa i minister zdrowia z takich inicjatyw jest pełen podziwu. Jak rozmawiam z kierowcą, który przyjeżdża autobusem, tym krwiobusem do Legionowa, to mówi, że nie ma drugiego takiego miasta, gdzie niezależnie od pogody zawsze są ludzie, zawsze są dawcy, którzy oddają tyle, ile ten autobus może ze sobą zabrać. Szanowni Państwo, w dowód uznania i podziękowania za wsparcie oraz pomoc w działalności na rzecz społeczeństwa oddanie ponad 130 litrów krwi. Kapituła odznaczenia Serce Legionu nadała 1 stopień odznaczenia Serce Legionu panu Tadeuszowi Kowalewskiemu.